Dzisiaj porozmawiamy o pewnym błędzie, który popełniają inwestorzy, i nie powiem o tym ze względu tylko na moje doświadczenia, ale też na doświadczenia pewnej osoby. Kilka dni temu robiłem film, w którym mówiłem o tym, kiedy należy sprzedawać akcje, a w zasadzie nie do końca ja mówiłem, tylko autor książki Zwykłe akcje, niezwykłe zyski Philip Fisher. Przeczytałem tam kawałek właśnie tej książki, kilka stron, i na tej podstawie też troszeczkę to omówiłem. Dzisiaj, można powiedzieć, pewna kontynuacja, bo no, jestem w, dalej w trakcie czytania książki. Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. Chyba już trzeci raz ją czytam, ale biorąc pod uwagę każdą kolejną lekturę tej samej książki, cały czas wyciągam nowe wnioski. I dzisiaj też przedstawię Ci pewien fragment właśnie książki Zwykłe akcje, niezwykłe zyski Filipa Fischera. Oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś kupił taką książkę. Myślę, że naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji tam jest. I dzisiaj przedstawię Ci dwa fragmenty, ale dwa fragmenty mówiące o tym samym, dwa krótkie fragmenty. Później oczywiście je omówimy. Zanim przejdziemy do tego omówienia książki Filipa Fischera, w zasadzie tych konkretnych fragmentów, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB, jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF-y, to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać swoje pierwsze akcje, założyć konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę. A my teraz zaczynamy omawiać zwykłe akcje, niezwykłe zyski. Najpierw przeczytam fragment, a w zasadzie dwa fragmenty, a później je omówimy. Dla tych osób, które mają takie wydanie, to jest, zaczynamy od strony 182, a dla osób, które mają inne wydanie, już tutaj mówię, który to jest rozdział, to jest rozdział 8, czyli 5 zakazów dla inwestorów pod rozdział 5, nie spieraj się o drobne. I teraz sprawdzimy moje umiejętności czytania. Nie spierał się o drobne. Próbując wyjaśnić różne zagadnienia, posługiwałem się fikcyjnymi przykładami, ale w tym wypadku przytoczę sytuację rzeczywistą. Niewiele ponad 20 lat temu pewien pan, który pod wieloma względami wykazywał się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie inwestycji, chciał kupić 100 akcji firmy notowanej na giełdzie nowojorskiej. W dniu, w którym podjął on decyzję o dokonaniu zakupu, akcje zakończyły notowania z ceną 35,5 dolara. Następnego dnia cena sprzedaży pozostała taka sama, ale ten pan nie chciał tyle płacić. Doszedł do wniosku, że może zaoszczędzić 50 dolarów, złożył więc zamówienie na zakup przy cenie 35 dolarów i odmówił zwiększenia tego limitu. Nigdy więcej akcje te nie były sprzedawane po 35 dolarów. Obecnie, niemal 25 lat później, wydaje się, że ich przyszłość rysuje się w jasnych barwach. W wyniku wypłacania dywidend, dokonywania podziałów akcji, które miały miejsce w tym czasie, są one obecnie sprzedawane po cenie przekraczającej 500 dolarów. Innymi słowy, próbując zaoszczędzić 50 dolarów, inwestor odrzucił możliwość zarobienia przynajmniej 46,5 tysiąca dolarów. Ponadto nie mam wątpliwości, że zarobiłby on taką samą kwotę, ponieważ wciąż jest w posiadaniu innych akcji tej firmy, które nabył po jeszcze niższej cenie. Ze względu na to, że 46,5 tysiąca dolarów to 50 dolarów pomnożone przez około 930, to aby osiągnąć porównywalny wynik, nasz inwestor musiałby 930 razy zaoszczędzić swoje 50 dolarów. Oczywiście, postępowanie w ten sposób przy niewielkich szansach na odniesienie sukcesu graniczy z finansowym szaleństwem. Ta sytuacja nie stanowi skrajnego przypadku. Celowo wybrałem firmę, która przez wiele lat była raczej przeciętnakiem niż liderem na rynku. Gdyby nasz inwestor wybrał dowolne spośród około 50 innych akcji wzrostowych notowanych na giełdzie Nowojorskiej, utrata takich akcji o wartości 3,5 tysiąca dolarów w celu zaoszczędzenia 50 dolarów na każdej z nich kosztowałaby go znacznie więcej. Niż 46,5 tysiąca dolarów. I to jest pierwszy fragment. I od razu przejdziemy do fragmentu drugiego. Fragment drugi u mnie, strona 207. A jeżeli ktoś ma inne wydanie, to jest to rozdział, już Wam mówię, rozdział 9, podpunkt 4. Pamiętaj, aby kupować prawdziwe akcje wzrostowe, P pamiętać, pamiętaj, aby kupując prawdziwe akcje wzrostowe, wziąć pod uwagę czas i cenę. No, mówiłem, że u mnie z czytaniem to najlepiej, najlepiej nie jest, akurat te lekcje w szkole omijałem. W każdym razie, y pamiętaj, aby kupując prawdziwe akcje wzrostowe, wziąć pod uwagę czas i cenę. Przyjrzyjmy się sytuacji inwestycyjnej, która zdarza się dość często. Firma w doskonałym stopniu spełnia wymogi naszych 15 punktów. Tutaj, taka dygresja, w tej książce jest opisane 15 punktów dobrej spółki, do tego właśnie odnosi się autor. Ponadto, z powodu czynników, których istnienia środowisko finansów nie jest jeszcze świadome, za rok dojdzie do znacznego zwiększania jej zdolności do generowania zysków. Co ważniejsze, istnieją wyraźne wskazania, że te nowe źródła zysku będą odgrywały ważną rolę przez co najmniej kilka kolejnych lat. W normalnych warunkach oczywiście kupilibyśmy te akcje, ale istnieje pewien czynnik, który nas przed tym krokiem powstrzymuje. Sukces innych przedsięwzięć w poprzednich latach zapewnił tym akcjom taki prestiż wśród finansów, finansistów, że gdyby nie nowe i ogólnie nieznane czynniki, można by uznać za rozsądne ustalenie ich ceny nie na obecnym poziomie 32, ale 20 dolarów. Przyjmując, że za 5 lat nowe czynniki mogą z łatwością podnieść ich cenę do 75 dolarów, czy powinniśmy teraz płacić 32 dolary, czyli 60% więcej niż one są naszym zdaniem warte? Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że nowe osiągnięcia mogą nie okazać się tak dobre, jak tego oczekujemy. Istnieje także możliwość, że akcje te mogą wrócić do poziomu 20 dolarów, czyli tego, co uważamy za ich rzeczywistą wartość. W takiej sytuacji wielu konserwatywnych inwestorów bacznie przyglądałoby się notowaniom. Gdyby akcje zbliżały się do ceny 20 dolarów, kupiliby je natychmiast. W pozostałych przypadkach zaniechaliby zakupu. Zdarza się to na tyle często, że warto się temu zjawisku przyjrzeć bliżej. Czy nasza liczba 20 ma w sobie coś niezwykłego? Nie. Ponieważ nie uwzględnia istotnego elementu jakaś przyszła wartość, znana nam, ale nieznana większości innych osób. Czynniki, które, które naszym zdaniem za kilka lat będą stanowiły uzasadnienie ceny 75 dolarów. Ważne jest, aby znaleźć sposób na kupienie akcji po cenie zbliżonej do najniższej wartości spośród tych, które będzie od tej pory osiągać. Obawiamy się, że jeżeli kupimy po 32 dolary, ich cena może następnie spaść do około 20 dolarów. W związku z tym nie tylko poniesiemy tymczasowe straty, ale będzie to też oznaczało, że jeżeli cena wzrośnie do 75 dolarów, będziemy w posiadaniu zaledwie 60% liczby akcji, które moglibyśmy posiadać, gdybyśmy poczekali i dokonali zakupu po 20 dolarów. Jeżeli przyjmiemy, że za 20 lat dzięki nowym, kolejnym przedsięwzięciom akcje te uzyskałyby wartość nie 75, a 200 dolarów, czynnik dotyczący całkowitej liczby akcji nabywanych za dostępne fundusze okazałby się niezwykle istotny. Na szczęście w takich sytuacjach można korzystać z innych przesłanek, choć niektórzy z moich przyjaciół związani z branżą ubezpieczeń i bankowości uważają to za równie bezpieczne jak chodzenie po wodzie. Chodzi tu o dokonywanie zakupu nie po określonej cenie, ale określonego dnia. Analizując inne udane przedsięwzięcia zrealizowane w danej firmie w przeszłości, dowiemy się, że znalazły one swoje odzwierciedlenie w cenie akcji w określonym momencie realizacji. Prawdopodobnie było to około miesiąca przed rozpoczęciem prac w fabryce pilotażowej. Przyjmijmy, że akcje danej firmy są wciąż sprzedawane po 32 dolary. Może powinniśmy podjąć decyzję o zakupie na za 5 miesięcy, licząc od dziś, czyli dokładnie miesiąc przed uruchomieniem fabryki pilotażowej. Oczywiście po tej dacie cena może wciąż spaść. Gdybyśmy nawet kupili je po 20 dolarów, nie mielibyśmy gwarancji, że znowu nie potaniają. Jeżeli mamy realną szansę dokonania zakupu po najniższej możliwej cenie, osiągamy nasz cel, nawet wtedy, gdy czujemy, że zgodnie z powszechnym zdaniem, Czynnikami ceny te powinny być niższe. Czy w takich okolicznościach nie jest bezpieczniej nie dokonać zakupu określonego dnia, a nie po określonej cenie? I to są te dwa fragmenty, które się moim zdaniem dosyć mocne z sobą łączą. To znaczy, to jest problem, który dotyka wielu inwestorów. Wielu inwestorów uważa, że kupię kup te akcje, ale po cenie X, tak? czyli na przykład nie po cenie 20 zł. I te akcje mogą być po cenie 20 zł, 50 groszy, 70 groszy, 30 groszy. No I my tych akcji nie kupujemy, bo czekamy na 20 zł. Tak, albo ustawiliśmy zlecenie 20 zł. I pytanie: czy to nie jest nasz problem? To znaczy, jeżeli widzimy bardzo duży potencjał w jakichś akcjach, to po prostu czy nie warto właśnie nie spierać się o te drobne i tak jak w tym przykładzie, nie stracić tych 50 dolarów? Tam tutaj był właśnie ten przykład 50 dolarów, gdzie ktoś nie zarobił 40, ponad 46 tysięcy dolarów. Właśnie, czy to nie jest pewien problem? Takie czekanie. Za wszelką cenę na korektę. Myślę, że wiele osób właśnie właśnie w ten sposób robi, a nie zawsze to się sprawdza, bo ta korekta po prostu może nie przyjść. Tak jak właśnie w przypadku książkowym, gdzie ktoś się uparł na 35 dolarów, a tu się okazało, że 35 dolarów już nigdy nie było, bo ta cena zaszła, poszła bardzo mocno w górę. Więc myślę, że warto, jeżeli widzimy jakieś ciekawe akcje i widzimy, że ta cena jest w miarę taka, jaką my uważamy za ciekawą, może nawet troszeczkę za wysoka, no to może jednak warto kupić teraz jakąś część akcji i sobie Jakiś, jakiś czas. Jeżeli ta cena spadnie, no to dokupimy. Jeżeli, jeżeli okaże się jednak, że dynamicznie cena poszła do góry, no to nie zostaniemy z gotówką, tylko będziemy mieli już jakąś część tych akcji. Więc to jest ta pierwsza sprawa. Odnośnie drugiego fragmentu, zauważmy, mamy często do czynienia właśnie z tym, że na przykład jakakolwiek spółka mm, buduje nowy zakład produkcyjny, tak? I wiemy, że podwoi swoje moce produkcyjne albo te moce, nie wiem, pójdą o 50-70% w górę. I problem na, problemem naszym często jest to, że nie wiemy tak naprawdę kiedy kupić. I to jest problem, który mnie kiedyś dotknął, przyznam, że ja jestem beneficjentem tego, tego problemu, bo przyznam, że miałem kiedyś taką sytuację, to było chyba rok 2018, kiedy zainteresowałem się spółką Recykl, ona była w okolicach 20 złotych, nie pamiętam czy to było 2017, 2018 albo 2019, jakoś, jakoś tak, chyba 2018. Oni byli w okolicach 20 złotych. I budowali nowy zakład w Chełmie. Nowy zakład, który bardzo mocno zwiększyłby te moce produkcyjne. I ja kupiłem na chyba rok przed tą rok przed, przed tym, kiedy ten zakład zaczął, e, zaczął swoją działalność. No, i czekałem z tymi akcjami. Czekałem, czekałem, czekałem przez wiele miesięcy i w końcu stwierdziłem, że nie będę już więcej czekał i sprzedałem je mniej więcej za 20 zł. Ja tam nic nie zarobiłem, nic nie straciłem. Oczywiście kilka miesięcy później, nie wiem, czy dwa, czy trzy spółka poszła do 60 zł, dlatego że ta, ten zakład produkcyjny zaczął przynosić pewne benefity. No i właśnie to był mój problem. Ja kupiłem za wcześnie tę spółkę. I liczyłem na to, że rynek to szybko dostrzeże. I teraz myślę, że właśnie warto byłoby cofnąć się do tego, zobaczyć na przykład, jeżeli mamy spółkę, która się rozrasta, rozwija, zwiększa swoje moce produkcyjne, zobaczyć, kiedy mniej więcej, kiedy w tej spółce były wcześniejsze, na przykład zwiększenie mocy produkcyjnych, kiedy mniej więcej ten kurs poszedł do góry. Czy to było bardziej rok? Przed oddaniem inwestycji, czy może bardziej miesiąc przed oddaniem inwestycji? I może warto bardziej właśnie skupiać się na tym, że skoro wcześniej to był miesiąc przed oddaniem inwestycji, to kupno w tym momencie, czyli na przykład rok przed oddaniem nowej inwestycji, no nie oznacza, że przez te kilka miesięcy jest szansa duża na to, żebyśmy, żebyśmy rośli. Oczywiście może być taka sytuacja, że na przykład ty kupujesz w tym momencie spółkę, która i tak twierdzi, że przez najbliższe miesiące nie pójdzie do góry, ze względu na to, że Chcesz sukcesywnie sobie zwiększać tę pozycję. I ja czasem tak robię, chociażby w spółce Mobruk, gdzie nagrałem kiedyś właśnie film o tym, że mam taką tą spółkę w portfelu i liczę na to, że w 2023 roku ona w ogóle nie pójdzie do góry, bo będę sobie akumulował spokojnie te akcje. I rzeczywiście, mimo tego, że liczyłem na to, że nie pójdzie do góry, to te akcje akumulowałem, te akcje akumuluje do dziś, właśnie ze względu na to, że liczę, kiedy ruszą nowe zakłady, ruszą nowe moce produkcyjne no to wtedy będzie takie mocne przeskalowanie tego, tego biznesu. Więc w takiej sytuacji, OK, można powiedzieć, że to jest Twoja strategia. Ale błędem jest liczenie na to, że skoro my dzisiaj kupiliśmy te akcje, no to zaraz wszyscy inni będą chcieli je kupić i zaraz ta cena pójdzie do góry. Może pójdzie, a może pójdzie mimo tego, że mamy jakieś konkretne pozytywne informacje, na przykład właśnie rozbudowę mocy produkcyjnych, to może jednak pójdzie dopiero w momencie, kiedy będą te wyniki wyniki finansowe może pójdzie dopiero na przykład na miesiąc przed rozruchem danej fabryki warto zobaczyć jak to było jak to było wcześniej i o tym mniej więcej właśnie mówi nam Filip Fisher w swojej książce zwykłe akcje niezwykłe zyski tak czyli żebyśmy się nie spierali o te o te drobne bo po prostu korekta może nie nadejść i przez to my stracimy okazję na naprawdę fajny zarobek no A po drugie też pamiętajmy o tym żeby być cierpliwym no bo może być sytuacja w której widzimy jakąś pozytywną informację ale Rynek nie reaguje na to i rynek jeszcze przez wiele, wiele miesięcy na to nie będzie reagował, więc albo tutaj jesteśmy cierpliwi i skupujemy cały czas te, te akcje, albo czekamy właśnie na moment, gdzie wcześniej przy takich sytuacjach te akcje szły w górę, więc to są myślę, że takie ciekawe, ciekawe rzeczy, o których mówi Filip Fischer, ja jeszcze raz oczywiście polecam tę akcję, zwykłe, ak polecam tę książkę, zwykłe akcje, niezwykłe, niezwykłe zyski, czytam ją już kolejny raz i kolejny raz, dla mnie to jest zupełnie inna lektura, no bo inne rzeczy, Wyciągam właśnie z tej książki. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków. No i cześć, trzymaj się.